Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Misja kościołów lokalnych w obrębie Kościoła Powszechnego. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 14 czerwca 1995 roku. Kościół został założony przez Jezusa Chrystusa jako jedyny i powszechny. Jak widzieliśmy w poprzednich katechezach, te dwa wymiary zrodziły się z woli Jezusa Chrystusa. A jednak dzieje apostolskie i listy apostołów pokazują, że w obrębie jednego i powszechnego Kościoła. Dzięki apostołom, ich współpracownikom, a następnie dzięki ich następcom uformowały się kościoły lokalne. Tak więc możemy wyróżnić Kościół powszechny, powierzony apostołom pod kierunkiem Piotra, oraz kościoły lokalne mające swoich pasterzy. Pamiętamy Kościół jerozolimski, któremu przewodzili starsi wraz z Jakubem, Kościół w Antiochi i jego proroków, oraz nauczycieli, a także inne wspólnoty, w których Paweł i Barnaba ustanawiają starszych lub biskupów. Struktura jedynego kościoła, składającego się z wielorakich kościołów lokalnych, z jednej strony odpowiada woli Chrystusa, a z drugiej socjologicznym i psychologicznym prawom rządzącym rozwojem i życiem wspólnot lokalnych, w których podtrzymywane są głębokie, i owocne więzi. W wymiarze religijnym i chrześcijańskim istnienie kościołów lokalnych ma podstawowe znaczenie dla życia Kościoła powszechnego. Uczniom Chrystusa potrzebne są wspólnoty, w których mogą żyć Ewangelią, tą samą dla wszystkich, w sposób zgodny z miejscową kulturą. Sobór Watykański II przypomina, że dwa wymiary Kościoła nie przeciwstawiają się sobie ale że Kościół powszechny trwa w kościołach lokalnych, które z kolei urzeczywistniają uniwersalizm Kościoła katolickiego w swym życiu jako wspólnoty partykularne. We wspólnocie kościelnej, twierdzi konstytucja dogmatyczna o Kościele, prawomocnie istnieją partykularne kościoły, korzystające z własnych tradycji. Przy czym nienaruszony pozostaje prymat stolicy Piotrowej, która całemu zgromadzeniu miłości przewodzi. Jeszcze jedna, trzecia zasada określa misję kościołów lokalnych w obrębie Kościoła powszechnego inkulturacja dobrej nowiny. Ewangelizacja dokonuje się nie tylko poprzez dostosowanie do kultur różnych narodów, lecz również poprzez przenikanie Ewangelii do ich sposobu myślenia wartości, obyczajów, modlitwy. Dzięki poszukiwaniu i uszanowaniu zalążka prawdy obecnego w nich w sposób mniej lub bardziej widoczny. Ideę tę przedstawia encyklika Redemptoris Missio, nawiązując do poprzednich dokumentów nauczania papieskiego oraz Soboru, zgodnie z logiką wcielenia. Wzorem każdej ewangelizacji kultury jest wcielenie. Jezus Chrystus, Słowo wcielone, przyszedł na świat, by odkupić całą ludzkość i być Panem wszystkich. A jednak działał i żył w religijnej tradycji Izraela, a także doprowadził ją do pełni zgodnie z nową treścią przymierza, które sam zapoczątkował, przezwyciężając pewne elementy Starego Prawa, jak poświadczają pisma Nowego Testamentu. Jezus myśli, jednak, i mówi, o innych owcach, które jako jedyny pasterz pragnie przyprowadzić do jedynej owczarni. Święty Paweł, powołany przez Chrystusa jako apostoł Pogan, polecał nowym chrześcijanom we wszystkich kościołach, by pozostawali takimi, jakimi byli w chwili nawrócenia, to znaczy by nie przyjmowali obyczajów żydowskich, lecz zachowywali własną kulturę i w niej przeżywali swą wiarę chrześcijańską. W ten sposób można wytłumaczyć i usprawiedliwić przejęcie przez chrześcijaństwo, przygotowane do tego przez duchowość Starego Testamentu, elementów kultur i tradycji religijnych Pogan, należących do obcych Izraelowi ludów lub narodów, i włączenie ich w kulturę i cywilizację chrześcijańską. Jest to rzeczywistość historyczna, którą należy rozważać w jej głębokim wymiarze religijnym. Orędzie ewangeliczne, będące w swej istocie objawieniem Boga poprzez życie i nauczanie Chrystusa, należy ukazywać różnym kulturom w taki sposób, by mogły się rozwijać zalążki, pragnienia i oczekiwania, można by powiedzieć nieomal intuicyjne wyczucie wartości ewangelicznych, już w nich zasiane. Może wówczas dokonać się przemiana, w wyniku której narody nie tracą swej tożsamości kulturowej. Co więcej, właśnie dlatego, że orędzie to pochodzi od Boga, owa przemiana prowadzi do afirmacji lokalnej kultury, ożywia ją i pomaga jej przynosić nowe owoce, jakościowo doskonalsze, dzięki obecności Chrystusa, łasce Ducha Świętego i światłu Ewangelii. Jest to w rzeczywistości przedsięwzięcie mozolne i proces trudny. Ponieważ jak czytamy w Encyklice Redemptoris Missio, nie może w żadnej mierze naruszyć specyfiki i integralności wiary chrześcijańskiej. Nigdy nie wolno rezygnować z części doktryny chrześcijańskiej, by zaproponowana prawda mogła być łatwiej przyjęta. Nigdy nie można będzie akceptować obyczajów sprzecznych z decyzjami Ewangelii. Rzeczą złudną byłoby poszukiwanie harmonii przez wprowadzanie do nauki Chrystusa obcych elementów pochodzących z innych religii. Byłby to zwykły synkretyzm religijny, a więc rozwiązanie nie do przyjęcia. Potrzebna jest natomiast autentyczna przemiana prowadząca do podniesienia, a jeśli zachodzi potrzeba, uzdrowienia kultur, które przyjmują objawienie chrześcijańskie. I pragną karmić się jego życiodajną treścią. Na tej drodze mogą powstawać oryginalne formy nauki chrześcijańskiej i życiowe doświadczenia, których wielorakość wzbogaca Kościół Powszechny. Dzięki inkulturacji w kościołach lokalnych, sam Kościół Powszechny wzbogaca się o formy wyrazu i wartości w różnych dziedzinach życia chrześcijańskiego, takich jak ewangelizacja, kult, teologia. Dzieła Miłosierdzia. Poznaje i wyraża jeszcze lepiej tajemnice Chrystusa, a jednocześnie jest pobudzany do stałej odnowy. Poprawnie pojmowana i realizowana inkulturacja wyraża lepiej sens uniwersalizmu Kościoła, który przejmuje i asymiluje wszystkie formy kultury, podobnie jak przyjmuje i ogarnia każdą ludzką rzeczywistość, by wszystkie je uświęcić i przemienić zgodnie z Bożym Planem. W kościołach partykularnych, które powstają i rozwijają się na terytoriach ewangelizowanych, dzieło to powinno być traktowane jako ważne i owocne zadanie misyjne. Kryterium, którym wszyscy powinni się kierować, jest następujące: W każdej kulturze można znaleźć i rozpoznać autentyczne wartości, jednak w żadnej z nich nie ma prawdy absolutnej ani nieomylnej reguły życia i modlitwy. Trzeba więc uznać te wartości, podobnie jak uczynili ojcowie w pierwszych wiekach w odniesieniu do kultury greckiej i łacińskiej, a później w odniesieniu do kultur ewangelizowanych narodów. Również i dzisiaj kościoły lokalne, które starają się doprowadzić do spotkania między ewangelią a kulturami, muszą wypełniać swe misyjne powołanie, by urzeczywistniać jedność i uniwersalność rodziny Bożej.